Witam wszystkich na siódmym wykładzie z cyklu wykłady laureatów medalu za zasługi dla rozwoju literatury filatelistycznej. Dzisiejszym gościem jest Andrzej Kłosiński, znany wystawca, ekspert, który przedstawi wykład zatytułowany Czasowe Polskie Urzędy Pocztowe na Ziemiach Wschodnich w okresie kształtowania granic II Rzeczpospolitej 1919-1920. Andrzeju, oddaję Ci głos. Witam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Dziękuję, że zechcieliście, koledzy, poświęcić swój czas na wysłuchanie mojej prelekcji. Rozpocznę może od wyjaśnienia, dlaczego jako temat prelekcji wybrałem Czasowe Polskie Urzędy Pocztowe na Ziemiach Wschodnich, podczas gdy medal otrzymałem za tematy aerofilatelistyczne. Odpowiedź jest prosta. Polska aerofilatelistyka zarówno okresu przedwojennego, jak i powojennego była i jest od dawna dobrze opisywana i jest łatwo dostępna. Natomiast wiedza o czasowych polskich urzędach pocztowych na ziemiach wschodnich jest nowa. Ani polskie znaki pocztowe w 1935 roku, a także to pięciotomowe wydanie polskich znaków z 1960 roku nie podawały żadnej informacji w tym zakresie. Pierwsza wzmianka ukazała się dopiero w roku 1990 w katalogu specjalizowanym ziem polskich i ograniczała się tylko do informacji, że na ziemiach wschodnich otwarte było kilka czasowych urzędów pocztowych i że znane są przesyłki tylko z jednego urzędu, to znaczy z Mińska Litewskiego. To, że w ogóle ukazała się taka wzmianka w katalogu specjalizowanym, to zasługa Jurka Tokarza, niestety już zmarłego naszego kolegi, który w przedziale lat 1975-1980 kilkakrotnie pisał artykuły na temat białych plam w polskiej filatelistyce. I jako jedno z ważnych tych białych plam właśnie uznawał brak jakichkolwiek opracowań odnośnie tych polskich czasowych urzędów pocztowych. Wówczas po tych artykułach Jurka Tokarza i filateliście i historyczno-badawczym biuletynie filatelistycznym odzew z tego, co pamiętam, od dwóch osób, od Andrzeja Myślickiego, który niestety już nie żyje, i od znanego naszego kolegi akademika Felka Podoleckiego. Ale to wszystko tyczyło tego, co wzmiankowano właśnie potem w tym katalogu specjalizowanych ziem polskich. Dopiero w 1996 roku Zbigniew Piekut wzbogacił wiedzę w tym zakresie o dokumentację pocztową z czterech dalszych urzędów pocztowych. Moje badania w tym zakresie przedstawiłem na sesji naukowej Polskiej Akademii Filatelistyki w 2009 roku, wygłaszając referat, gdzie już miałem udokumentowane działanie 24 urzędów pocztowych, w tym 10 urzędów udokumentowanych oryginalnymi przesyłkami. To pozwoliło w następnym roku, w 2010, wprowadzić do drugiego tomu katalogu Fischer odrębnego rozdziału właśnie dla funkcjonowania czasowych polskich urzędów
pocztowych na ziemiach wschodnich. To tyle jako swoistego rodzaju preambuła, teraz przechodzące do meritum prelekcji. Rozpocznę krótko od genezy utworzenia tych urzędów pocztowych. Krótko, ponieważ historyczna wiedza jest prawdopodobnie wszystkim kolegów znana, a więc tylko hasłowo, ponieważ zmagania dyplomatyczne o ustalenie granicy wschodniej na konferencji pokojowej w Paryżu nie dawały nadziei na spełnienie polskich oczekiwań, zaczęliśmy o nie toczyć walki zbrojne. W miarę posuwania się wojsk polskich na wschód była wprowadzona przez zarząd wojskowych administracja cywilna. I tak rozkazem z 12 maja 19 roku wojsko przekazało administrację zajętymi terenami generalnemu komisarzowi cywilnemu ziem wschodnich. Krótko potem, bo już 18 czerwca 19 roku Ministerstwo Poczt i Telegrafów w porozumieniu z generalnym komisarzem ziem wschodnich utworzyło dyrekcję poczt i telegrafów w Wilnie dla obszarów ziem podległych właśnie zarządowi cywilnemu ziem wschodnich. Z uwagi na powiększający się obszar zarządu 17 stycznia 2020 roku, a więc mniej więcej po pół roku, z tego zarządu cywilnego ziem wschodnich wydzielono jako odrębny zarząd cywilnych ziem Wołynia i frontu podolskiego. Poczty właśnie na Wołyniu i Podolu zostały podporządkowane, weszły do obszaru działania, to znaczy Wołyń dla dyrekcji Poczty i Telegrafu w Lublinie, natomiast Podole do dyrekcji Poczty i Telegrafów w Lwowie. W lutym 1920 roku terytorium pozostające pod polskim zarządem osiągnęło największe rozmiary. Zarządy cywilne ziem wschodnich, to znaczy i ten pierwszy, i ten drugi, o którym mówiłem, Mirek, nie wiem, czy widoczna jest jakaś plansza z mojej prezentacji. Mirek? Tylko pierwsza. Tylko pierwsza, no to chociaż to. Zakres działania tych zarządów cywilnych, już rozdzielony na dwa, pokazany jest właśnie na tych obrazkach, ilustracjach w dole tej pierwszej strony prezentacji, a więc ta pierwsza obejmowała oczywiście ziemię wileńską, ziemię mińską i ten zakres ziem wokół Brześcia Litewskiego. Ten drugi zarząd cywilny ziem Wołynia i frontu podolskiego obejmował oczywiście ziemię wołyńską i Podolę. Te zarządy cywilne ziem wschodnich faktycznie przestały działać latem 1920 roku z chwilą zajęcia tych ziem przez bolszewików. Formalnie natomiast zostały zlikwidowane 9 września 1920 roku. Tak jak wiecie, koledzy, potem w okresie letnim nastąpiła ofensywa bolszewików, która zakończyła się zwycięstwem dla Polski bitwa warszawska i pościgiem za cofającym się wrogiem. I w sumie również doprowadziło do
odzyskania tych wcześniej zajętych terenów. Ale 12 października 2020 roku podpisano w Rydze rozejm, a 18 października uciekły walki i polskie wojska musiały się wycofać na ustaloną linię przyszłej granicy, która została zatwierdzona w traktacie rydzkim w marcu 2021 roku. Oczywiście te zwinięte na początku lipca polskie urzędy pocztowe, mimo późniejszego wejścia tam ziemi wojsk polskich, nie zostały już zaktywowane, a potem zgodnie z ustaleniami wszystkimi miejscowości te znalazły się poza granicami II Rzeczypospolitej. Dokumentacja pocztowa z polskich urzędów pocztowych utworzonych na terenach przejściowo administrowanych przez władze polskie jest niezwykle rzadka. Olbrzymi procent ludności tych terenów to analfabeci, którzy nie byli w stanie korzystać z możliwości pocztowych. Do chwili obecnej ustalona została ilość utokomionych urzędów pocztowych w liczbie 28. Ale nie można wykluczyć, że było ich więcej. Brak jest na przykład jakiejkolwiek dokumentacji o uruchamianiu urzędów pocztowych na Podolu. Te urzędy, które są zidentyfikowane, na podstawie oryginalnej korespondencji, zresztą tej jednostkowej korespondencji. Jednostkowej jest z Czarnego Ostrowa, kilka przesyłek jest znanych z Kamieńca Podolskiego. Znany jest również z zasobów muzealnych, Muzeum Poczty we Wrocławiu, oryginalny stempel z Płoskirowa, ale prawdopodobnie do uruchomienia tego urzędu w Płoskirowie w ogóle nie doszło z uwagi na działania wojenne. Informacje o istnieniu, o uruchomieniu, zwinięciu tych urzędów pocztowych pochodzą z trzech, czyli skończyłem na tym, skąd są te wiadomości o istnieniu tych urzędów pocztowych. W głównej mierze one są z dzienników urzędowych Ministerstwa Poczty i Telegrafów z 1919 i z 1920 roku. Istotne dane również czerpane są z ówcześnie ukazującej się prasy, czy to prasy wileńskiej, czy prasy lwowskiej. Niestety do dostępu do prasy podolskiej nie ma, z uwagi na to, że te biblioteki, które posiadają czasopisma przedwojenne, niestety mają dosłownie jednostkowe egzemplarze z prasy ukazującej się w Kamieńcu Podolskim. Wiem, że w muzeum we Lwowie są roczniki właśnie z 1919 i 1920 roku trzech czasopism, które ukazywały się w Kamieńcu Podolskim. Jeżeli uda się tam dotrzeć, a niestety tam nie ma możliwości internetowo dotrzeć, tylko trzeba osobiście tam czy pojechać, czy wykorzystać kogoś ze znajomych
w Lwowie, żeby przeszukać to pracę tam na miejscu. No i trzecia wreszcie grupa to są identyfikacje funkcjonowania urzędów pocztowych tych czasowych na podstawie zachowanych przesyłek pocztowych, gdzie ani w prasie, ani w dziennikach urzędowych żadnej wiedzy na ten temat nie ma. Z połowy zinwentaryzowanych urzędów pocztowych, czyli z tych 28, znane są przesyłki tylko z 50%, czyli z 14 urzędów pocztowych mamy dokumentację, z pozostałych 14 dokumentacji żadnej nie ma, chociaż wiemy, że te urzędy pocztowe były uruchamiane i potem były zwijane. Znaczenie tej dokumentacji. Halo, coś się włącza. Znaczenie tej dokumentacji dla historii poczty jest nie do przecenienia, a dla pamięci o walce narodu polskiego, okresy wschodnie, jeszcze większa. I teraz przechodzę do dokumentacji z poszczególnych urzędów pocztowych. Najwięcej znanych przesyłek jest z Polskiego Urzędu Pocztowego w Mińsku Litewskim. Mińsk został zajęty przez Wojsko Polskie 8 sierpnia 2019 roku, a Polski Urząd Pocztowy uruchomiony został dwa tygodnie później, 25 sierpnia 2019 roku. Przechodzę do slajdu trzeciego, gdzie koledzy macie pokazane u góry cztery datowniki pocztowe, które używane były, właściwie pięć datowników, bo na początku nie było polskiego datownika, tylko używany był datownik rosyjski, Mińsk, gubernia z wydrożnikiem M. Ten datownik funkcjonował gdzieś do około połowy miesiąca września, czyli trochę więcej niż dwa tygodnie. Później stosowany był datownik miński, litewski z wyróżnikiem A i z wyróżnikiem B, natomiast datowniki z wyróżnikiem C i z wyróżnikiem D były już funkcjonujące jako Mińsk litewski 1, czyli widocznie liczono się, że Mińsk litewski pozostanie w granicach Rzeczpospolitej i że przygotowany będzie jeszcze drugi urząd pocztowy, do czego oczywiście nie doszło. U góry, w prawym górnym rogu macie koledzy znaki polecenia. Ten u góry to jest znak prowizoryczny stworzony z pieczątki urzędowej. Urząd pocztowy Mińsk 1 i numer, i tam wpisywano numer polecenia. Pod tym jest znak polecenia już standardowy, taki, który był stosowany do końca funkcjonowania urzędu. Urząd tak jak na wstępie mówiłem, te wszystkie urzędy zostały zwinięte właściwie w pierwszej połowie lipca 2020 roku. W Mińsku litewskim ten termin jest raczej pewny 7 lipca
2020 roku. W środku slajdu macie polecę przesyłkę najwcześniejszą 7 września 2019 roku. Jeszcze oczywiście z rosyjskim datownikiem, pod niej, pod to przesyłkę, pod to kartko pocztowo rosyjsko jest już polska całostka pocztowa, ale z polskimi znakami opłaty oczywiście i z rosyjskim datownikiem pocztowym i z prowizorycznym znakiem polecenia w lewym dolnym rogu. Ponieważ ten list skierowany do Niemiec nie znalazł adresata, został zwrócony do Mińska. W Mińsku znalazł się 12 października 2019 roku i już otrzymał datownik odbiorczy, już polski, miński, litewski z wyróżnikiem A. Przechodzę do slajdu czwartego. Tutaj jeszcze jedna przesyłka z datownikiem rosyjskim wysłana do Ameryki i też ma, ponieważ był to zwrot, ma stempel odbiorczy Mińsk litewski 1 z wyróżnikiem D. Na dole interesująca przesyłka z rosyjską frankaturą, która w korespondencji wewnętrznej, czyli po polskiej, była uznawana i nie pobierano żadnych dopłat. Ta widokówka przesłana była do Brześcia litewskiego, ale jak widzicie, koledzy, musiała iść przez Warszawę, bo ma warszawski stempel cenzury. Trafiła, czyli trochę taką obtężną drogą, trafiła do Brześcia. Też to był zwrot i jest stempel odbiorczy Mińsk litewski. Kolejna przesyłka, druga przesyłka też z rosyjsko-frankaturą, też uznano bez dopłaty, tym razem skierowana do Warszawy, również zwrot wróciła do Mińska litewskiego. A na dole jest już przesyłka na rosyjskiej całostce, gdzie rosyjski znak opłaty nie został uznany, ale jest to przez przesyłka skierowana do Ameryki, za granicę, a więc tutaj już przestrzegano właściwości frankatury. U góry na slajdzie szóstym pokazuje ostatnio znaną przesyłkę z Mińska litewskiego z 5 lipca 2020 roku. Wojsko polskie, tak jak mówiłem, opuściło Mińsk 8 lipca. Należy przypuszczać, że polski urząd pocztowy został zwinięty 6 lub 7 lipca. Na dole jest przesyłka adresowana do Ameryki. Widać, że już znak opłaty nie jest skasowany polskim datownikiem Mińska litewskiego. Prawdopodobnie ten zwijany urząd pocztowy wziął z sobą, również to złożono korespondencję, już nie stemplował, widać korespondencji i
puszczono ten list bez ostemplowania, potem prawdopodobnie z Warszawy, dopiero znaczek został skasowany w Stanach Zjednoczonych takim specjalnym stemplem do kasowania właśnie takich nieskasowanych. Przechodzę do kolejnego Polskiego Urzędu Pocztowego, to jest Kojdanów. Został zajęty przez Wojska Polskie w sierpniu 19 roku. W ogóle ilość ludności na terenie całej gminy to około 23 tysiące. Polski Urząd Pocztowy uzupełniony został 17 grudnia 19 roku, no, czyli prawie po, no, no po pięciu miesiącach. W Kojdanowie przez okres około 3 miesięcy stosowano dwa różne rosyjskie datowniki. Tutaj te widzimy, jeden jest jako litero B, drugi z litero W. Dwa różne prowizoryczne znaki polecenia. Listów znanych z Kojdanowa, znane są dwa listy, właśnie te z rosyjskimi datownikami i prowizorycznymi znakami polecenia, trzy listy z polskimi datownikami i definitywnymi już znakami polecenia oraz parka znaczków z polskim datownikiem Kojdanowa. O, tutaj widzicie, koledzy, list właśnie już z polskim datownikiem Kojdanowa u góry, już ten znak polecenia standardowy. Na dole ta znana paczka znaczków skasowanych datownikiem Kojdanowa z 8 lipca. Pytanie, czy to był ostatni dzień funkcjonowania tego urzędu pocztowego. Kolejny Polski Urząd Pocztowy to Słuck. Słuck został zdobyty przez Wojsko Polskie 11 sierpnia. Urząd Pocztowy otwarto dopiero 22 października. Szacuje się, że znanych jest w tej chwili gdzieś około 10 przesyłek z datownikami, czy to Słucka jako nadawczymi lub odbiorczymi. W pierwszych miesiącach znaki opłaty kasowano odręcznie. Jeszcze w marcu 20 roku wykonywano odręczne znaki polecenia. Ciekawa sprawa, że znane są tylko całości pocztowe z datownikami Słucka z wyróżnikiem B. Można przypuszczać, że być może kiedyś odnajdziemy jakąś przesyłkę z wyróżnikiem A. Ostatecznie oczywiście Słuck znalazł się w granicach Rosji Sowieckiej. Tutaj pokazuje z jednej strony datownik Słucka jako nadawczy, a z drugiej druga przesyłka to jest list właściwie wysłany
z Nieśpierza do Stanów Zjednoczonych i zwrot do Słucka, czyli Słuck tutaj jako datownik zwrotny. Kolejny urząd pocztowy to Urzecze. Tutaj korzystałem z uprzejmości i z kolekcji profesora Auleitnera, w którego posiadaniu jest ta jednostkowa przesyłka z Urzecza. Tutaj pokazują drugą przesyłkę z odręczną adnotacją Urzecze ze znakiem pocztowym skasowanym przez przekreślenie. Nadawca pochodził z Pokostu w powiecie słudzkim, ale urząd pocztowy w Urzeczu był bliżej niż urząd pocztowy w Słucku, więc prawdopodobnie dlatego tam został list nadany. Kolejny urząd pocztowy to Osipowicze, zajęte przez Wojsko Polskie 21 sierpnia 19 roku. Urząd dopiero uruchomiony w 20 roku, 21 stycznia. Znane są dwa listy wysłane z Osipowicz. W kwietniu zagraniczny polecony, no to jest ten, który pokazuje tutaj na prezentacji. Erka prowizoryczna Osipowicze, ponieważ list był skierowany do Niemiec w Berlinie z uwagi na ten prowizoryczny znak polecenia. Jeszcze dla tej niemieckiej dokładności przykleili etkę berlińską, żeby list traktowany był jako polecony. Widoczny datownik polski Osipowicze w prawym dolnym rogu. List oczywiście był cenzurowany w Warszawie. Polski Urząd Pocztowy Żytkowicze. Od 6 listopada 19 roku Żytkowicze były w administracji Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich. Urząd pocztowy uruchomiony dopiero 3 marca 20 roku. Znana jest tylko ta jedna przesyłka z tego urzędu, list polecony, nadany 5 dni po uruchomieniu tego urzędu. Widzicie, koledzy, prowizoryczną erkę z pisaniem Żytkowicze, czyli przez te 5 dni wysłane było już te 10 przesyłek poleconych. Znaczki na odwrocie skasowane odręcznie. No jest niestety tylko, no to niestety czy niestety dobrze, że ten jeden list udało się znaleźć. Polski Urząd Pocztowy Ichumen. To jest nowe, że tak powiem, znalezisko, bo dotychczas znany był tylko znaczek pocztowy skasowany datownikiem pocztowym z Ichumenia. Dopiero w końcu ubiegłego roku te dwa listy zostały ujawnione. Niestety nie są w moim posiadaniu. Oba listy polecone, adresowane do Ameryki, do Nowego Jorku. Ichumenie były polskiej cywilnej administracji od września 19 roku. Urząd pocztowy uruchomiony 1 listopada.
No, ale niestety, no dobrze, że ten jeden list, że te dwa listy po tych przeszło 100 latach zostały odnalezione. Jeżeli chodzi o agencje witunicze, Zasław Miński, Wyżna, wiemy kiedy urzędy zostały uruchomione. Niestety żadnej dokumentacji z nich nie ma. To samo, jeżeli chodzi o Urząd Pocztowy, a właściwie Agencję Siemierzów, Marienburga, Krajsk, Łokojsk, Agencję Samsamo-Fałowicze. Wszędzie wiemy, kiedy zostały uruchomione, kiedy prawdopodobnie zostały zwinięte, bo to na początku lipca, a niestety nie ma żadnej dokumentacji. Polski Urząd Pocztowy Merecz to jest ten od strony granicy litewskiej. To były urzędy w linii demarkacyjnej, która potem przez Radę Ambasadorów została podzielona na dwie części. Część terenu znalazła się w granicach Rzeczpospolitej, część terenu w granicach Litwy i to jest właśnie ten urząd i ta miejscowość, która znalazła się w granicach Litwy Kowieńskiej. Znana jedna przesyłka tylko z tym odręcznym skasowaniem. Urząd Pocztowy Wisztyniec i Hanuszyszki, Wysoki Dwór, Sumieliszki, to są urzędy pocztowe, które wiemy, że zostały uruchomione, ale niestety dokumentacji z niej nie ma. Jeżeli chodzi o polskie urzędy pocztowe na pograniczu z Łotwą, to uruchomiony był taki urząd pocztowy w Borówce i Grzywie. Wiemy, że w Borówce uruchomiony był 20 marca 2020 roku, prawdopodobnie w Grzywie w podobnym czasie. Nie ma znanego żadnego listu, jest znany tylko znaczek z datownikiem właśnie Borówka. I przechodzę na polskie urzędy pocztowe teraz na Ukrainie. Polski Urząd Pocztowy w Zasławiu Wołyńskim, specjalnie to wydróżnione, ponieważ również taki Polski Urząd Pocztowy był w Zasławiu Mińskim. No, z tamtego żadna przesyłka nie jest znana, ponieważ urząd był uruchomiony. Z Wołyńskiego ta jedna przesyłka jest znana. Ta pieczęć urzędowa, ona nie pochodzi z tego listu, ona pochodzi z opracowania, wypadło mi to nazwisko. W każdym razie ten list ma datownik Zasław z wyróżnikiem duże A, tak jak to na w Wołowieniu stosowano. I teraz Polski Urząd Pocztowy w Kamieńcu Podolskim. Od 16 listopada 19 roku do 12 lipca 20 roku Kamieniec Podolski znajdował się w polskiej administracji. Od 17 stycznia 2020 roku w zarządzie cywilnym ziem Wołynia i Frontu Podolskiego. No,
to, co wcześniej mówiłem, brak danych o uruchomieniu i zgnięciu tego urzędu pocztowego. Znane jest kilka przesyłek z datownikami nadawczymi lub odbiorczymi z maja i z czerwca 2020 roku, w tym jeden polecony. Mimo polskiej administracji w Kamieńcu Podolskim długo nie uruchomiano Polskiego Urzędu Pocztowego. Bardzo dobrze układała się współpraca ukraińskiej poczty Atamana Petlury z Polską Pocztą Polową numer 33, która w tym czasie operowała w tym rejonie, w różnych miejscowościach, i w Kamieńcu Podolskim, i w Płaskirowie, i w kilku innych. Także że tutaj jest dowód tej współpracy, taki rejestr listów, które ta ukraińska poczta przekazywała polskiej poczcie polowej. Ale wiemy z dokumentacji pocztowej z maja i czerwca, że potem ten Polski Urząd Pocztowy został utworzony. Nie wiemy, czy w maju, czy w kwietniu. Tutaj jeszcze z prawej strony pokazany jest wojskowa przesyłka do Wonikowic i tutaj z datownikiem odbiorczym Kamieniec Podolski. A na tym slajdzie ta polecona przesyłka z Kamieńca Podolskiego do Kamieńca Podolskiego. Ona ma tutaj numer odręcznie polecenia wpisane z lewej strony. I tutaj jedyna znana przesyłka z Polskiego Urzędu Pocztowego, Czarny Ostrów. To była miejscowość odległa o 20 kilometrów od Płoskirowa. Brak oczywiście danych o uruchomieniu i zgnięciu tego urzędu pocztowego. No, ta przesyłka na odwrocie ma dramatyczny tekst relacji przeżytego piekła w Płoskirowie właśnie. Czyli uciekając z Płoskirowa zrobiono to właśnie przez ten Czarny Ostrów i stąd wysłano informacje o tym. Świadczyłoby to o tym, że jednak w Płoskirowie, mimo że istnieje w muzeum ten datownik pocztowy Płoskirów 1, to jednak do uruchomienia tego urzędu pocztowego nie doszło, jeżeli jeszcze właśnie tego 26 czerwca 2020 roku właśnie to przesyłkę nadano w Płoskirowie, w Czarnym Ostrowie, uciekając z Płoskirowa. Tutaj z prawej strony jest, ponieważ ta przesyłka była ekspediowana przez Kamieniec Podolski, z prawej strony pokazana jest cenzura wojskowa z Kamieńca Podolskiego. I właśnie jeżeli chodzi o ten Płoskirów, tutaj pokazuje ten odcisk tego datownika pocztowego, który jest w muzeum, a jeszcze jako dowód na to, że w Płoskirowie nie uruchomiono urzędu pocztowego, niech stanowi ta kartka, która pisana jest w Płoskirowie, co prawda 24
kwietnia 20 roku, ale wysłana z następnego dnia spod Wołoczysk. Co raczej dokumentuje, że chyba ten urząd pocztowy w maju czy w czerwcu chyba nie miał racji bytu, ale historia pokaże, czy ta hipoteza jest słuszna. To wszystko. Dziękuję kolegom za uwagę. Przepraszam za taki nieco chaotyczną prezentację, ale to konsekwencja tych problemów technicznych. Dziękuję bardzo. Andrzeju, w tej chwili przejdziemy do opcji drugiej, czyli do dyskusji zadawania pytań i otwieram tą część. Kto chce zabrać głos z kolegów? Ja. Krzysiek Piwko, bardzo proszę. Tak. Andrzeju, mam takie pytanko, bo akurat dostałem wczoraj nową wersję katalogu Fischera, drugi tom. I z tego katalogu zniknęła taka miejscowość, którą wcześniej umieściłeś w katalogu 2.12 pod tytułem Giedroycie na Litwie. Nie, jest. Przepraszam, jest w jednej pozycji, ponieważ to były urzędy, które obok siebie były usytuowane i zresztą jeden, jeżeli chodzi o nadrzędność pocztową, podlega drugiemu. Aha. To były dwa urzędy właśnie w linii demarkacyjnej. Okej, okay, dobrze, ale to w którym to umieściłeś? No wezmę katalog. Strona 85, Andrzej, nie musisz iść. 85, prawa kolumna. Aha, jest, Szerwinty i Giedroycie, okej, okay, dobrze. Tak. To jeszcze powiem wam o tych Giedroyciach. Taką anegdotę, Andrzejowi kiedyś to opowiadałem, że pewien, nie będę mówił nazwiskami, bo to nie ma sensu, pewien człowiek, który zajmuje się profesjonalnie filatelistyką, który sprzedaje, ma sklep, opowiadał mi taką historię, że przyszedł do niego jakiś człowiek i opowiadał, że no i on ma jakieś takie listy. Ponieważ ten człowiek, ten sprzedawca nie za bardzo się znał na takiej bardziej wyższej filatelistyce, którą reprezentuje Andrzej Kłosiński, no to tak przejrzał to i mówi, wie pan, tego nic ciekawego nie ma, tutaj jakieś coś tak. Ale wpadło mu do pamięci tak nazwa jednej miejscowości, Giedroycie, bo mu się skojarzyło z Giedroyciem właśnie z paryskiej kultury. Ten człowiek, który miał to do sprzedania, wyszedł ze sklepu, natomiast ten handlarz w tym momencie sięgnął po katalog, zaczął wertować to, co przygotował kiedyś Andrzej Kłosiński, no i włosy mu stanęły dęba, jak zobaczył, jaka jest cena. Tamten prawdopodobnie by chciał kupić, sprzedać, przepraszam, taką całość za jakieś 10 zł. Także facet wybiegł z tego sklepu i opowiadał mi to też w takim był amoku, że no tyle mu pieniędzy po prostu uciekło sprzed nosa. Także Giedroycie są poza tym, które ma Andrzej skatalogowane, jeszcze gdzieś krążą. Jeżeli są. Jeżeli są, no. Może to Giedroycie były już użyte w Urzędzie Pocztowym Litewskim, także to już nie to samo. Ciężko mi powiedzieć, bo wiesz, bo facet prawdopodobnie tego nie pamięta, natomiast mi mówił, że to są te Giedroycie raczej polskie, bo ja nie wiem, nie jestem w stanie teraz tego powiedzieć. Bądźmy pewni nadziei, że kiedyś wypłyną.
na światło tak, dzienne. Miejmy nadzieję, że tak. A poza tym jeszcze jest jedna taka sprawa, taka, chciałem takie małe uzupełnienie do tego twojego wykładu, bo jeszcze fajne są znaki pocztowe, znaczy jest jeden znak pocztowy w Mińsku Litewskim, o którym nie wspomniałeś, i to są, to jest prowizorium dopłat, taka tetka. Wiem, że coś takiego istnieje, widziałem. Ty też pewnie domyślasz się, kto to ma, także nie. Coś takiego jest. Czyli tetka, taksę, znak dopłat. Chętnie bym zobaczył, bo miałem w swoim czasie listy właśnie z dopłatami z Mińska Litewskiego, właściwie listy, bo tam była z tyłu te dopłaty były i tam żadnego prowizorium nie widziałem, by normalnie, no normalnie polskie znaczki, ale chętnie bym zobaczył. Znaczy to jest prowizorium takie, że to po prostu ta litera T, która oznaczająca konieczność pobrania karnej dopłaty za przesyłkę nieopłaconą. A nie, no to żadne prowizorium, to jest no po nie prostu... To jest prowizorium, bo każdy urzędzie było inne, no każdy robił to po swojemu. Nie, no ale to jest stempel brak opłaty, no to takie stemple braku opłaty na przesyłkach właśnie z Mińska mam. Chętnie ci pokażę, jeżeli jesteś zainteresowany, nie ma żadnego problemu. Oczywiście do następnego spotkania, także wiesz. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Ja bym chciał zabrać, jeżeli można. Bardzo proszę, Janusz, oczywiście. Andrzej, ja bym tego Płoskirowa na razie nie skreślał, tak? Bo twoje argumenty mnie nie do końca przekonują. Ucieszyłbym się, gdyby taka... Polska podpisała umowę z Petlurą w nocy z 21 na 22 kwietnia, a operacja kijowska zaczęła się 25 kwietnia 20 roku, to trudno sobie wyobrazić, żeby tam, nie wiem, w ciągu paru godzin powstał urząd pocztowy i już miał przygotowany datownik. W Płoskirowie funkcjonowały polskie poczty polowe przez łączny okres blisko 2 miesięcy, więc w tym czasie mógł powstać urząd cywilny, tyle że prawdopodobnie mógł działać bardzo krótko, może nawet z dwóch powodów. Jeden powód to taki, że być może, że Ukraińcy nie za dobrze widzieli na terenach przewidzianych dla Ukrainy polski urząd pocztowy cywilny. I może to spowodowało, że ten urząd tam działał krótko, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby przygotowano datownik metalowy, a urząd nie powstał. Bo takiej praktyki w tamtym czasie nie było. No. Pierwsze zapadła decyzja o powstaniu urzędu, a dopiero później wytwarzano datownik, moim zdaniem. Więc prawdopodobnie te przesyłki gdzieś istnieją, tylko są bardzo rzadkie. To jest taka moja opinia, dziękuję. Nie, no więc w ogóle wszystkie przesyłki z tych czasowych polskich urzędów są niezwykle rzadkie, bo to są jednostkowe. Jedna, dwie, trzy przesyłki jedynie z Mińska Litewskiego jest, sądzę, że jest gdzieś na świecie może kilkadziesiąt przesyłek. Z wszystkich innych to są minimalne ilości. Andrzej, tereny białoruskie zostały zajęte już powiedzmy wczesną jesienią 19 roku, tak? Czyli jeszcze do wycofania tam w czerwcu, lipcu w Białorusi, no kilka miesięcy było, nie? Chociaż wiele tych miejscowości było malutkich, tak jak ty mówisz, analfabeci, mało przesyłek. Natomiast w przypadku tego Płoskirowa, to tutaj ten urząd mógł powstać gdzieś tam pod koniec dopiero kwietnia albo na początku maja 20 roku, a w czerwcu już było wycofanie.
powiedzmy z Ukrainy stopniowo. Więc tutaj ten urząd, jeżeli istniał, chyba istniał, funkcjonował znacznie krócej niż te urzędy białoruskie. Ja absolutnie nie kwestionuję, że nie ma szans na istnienie tego urzędu. Stwierdzam tylko małe prawdopodobieństwo, żeby on powstał. Jeżeli przesyłki pisane w końcu kwietnia, nie były wysyłane z Płoskirowa, tylko były z sąsiedniej miejscowości wysyłane, no to świadczy o tym. A 26 maja ta kartka, która jest z Czarnego Ostrowa, bo Czarny Ostrów jest 20 kilometrów od Płoskirowa, ta kartka mówi, pisana jest przez mieszkańca Płoskirowa, czy tam przebywającego w Płoskirowie, który przeżył piekło tam i uciekając z Płoskirowa, nadał tą przesyłkę w Czarnym Ostrowie, czyli nie sądzę, żeby wtedy ten w końcu maja ten urząd, przepraszam, w końcu czerwca ten urząd Płoskirowie funkcjonował. Tylko mamy tutaj dokument w postaci datownika, który, no fakt, który no się zachował. To jest mocny argument. Wiesz, to jest mocny, ale ciekawe jest też, że nie jest to urząd pocztowy Płoskirów, tylko w tym datowniku jest Płoskirów 1, tak jakby miał być tam jeszcze uruchomiony Płoskirów 2. Tylko mnie się wydaje, ponieważ w Płoskirowie przez pewien czas funkcjonowała Poczta Polowa 33, ona na pewno zabezpieczała interesy również te cywilne, przewożąc te to znaczy, wiesz, to tam kilka poczt funkcjonowało, bo główna Poczta kilka. Polowa 6, no, zgadza się. Poczty. Natomiast no chciałbym, żeby pojawiła się przesyłka z Polski. To byłby koronnym argumentem, natomiast wiesz co, ten datownik to jest jednak też mocny. No jest to fakt. Tak. Natomiast jest to jakiś tam dowód. Andrzej, a z jaką datą na tym datowniku on przyszedł do muzeum? Jaka tam data jest? Możesz chwileczkę poczekać? Bo mamy to opracowanie całe. Poczekaj. Słyszysz mnie? Tak, tak. Ale bo ja mam już wyłączony obraz, jest tylko slajd tutaj. Tak, i popatrz, jaka tam jest data. Czy ktoś tam przestawiał datę, czy się zachowała? Słuchaj, bo ja mam inwentarz pieczęci i stempli w muzeum, opracowany jeszcze przez Śnieżkę w 1974 roku, tylko to jest olbrzymie dzieło, czy ja teraz odnajdę ten Płoskirów. Jeżeli w tej chwili nie odnajdę, to na pewno ci mailem to przekażę. Ja proponuję, żebyście to panowie mailem już rozpoczęli. Tak jest. Są jeszcze jakieś inne pytania czy uwagi? Nie widzę. W takim razie wszystkim kolegom dziękuję. Przede wszystkim za cierpliwość, bo prezentacja, która już w trybie prezentacyjnym była uruchomiona, nagle nam się zawiesiła. Zapraszam za miesiąc. Dwa tygodnie nie będzie wykładu. Mamy przerwę, jak na każdym poważnym uniwersytecie. Są ferie zimowe, więc musimy je również zaliczyć i spotkamy się za 4 tygodnie. O ile się nie mylę, to chyba kolega Sławek